Kwalifikacje poszły całkiem nie najgorzej. Po odchudzeniu auta zaczynam znowu walczyć z czołówką, co mnie cieszy, bo już nie wiedziałem, co zrobić ze sobą, ale jednak tutaj kwestią istotną było auto, które no teraz lepiej się zachowuje i kwalifikacje chyba poszły nie najgorzej. Mogę powiedzieć, że dla mnie każde warunki są dobre. Nie znaczy to, że jestem najlepszy w każdych warunkach, bo to nieprawda oczywiście, ale czuję się tak samo dobrze i na suchym, i na mokrym torze. Jedyną przygodę, jaką miałem, to podczas kwalifikacji na mokrym torze chciałem sprawdzić limit szczepności opon i sprawdziłem go całując się z bandą, bo na szczęście nie groźnie, to taki był pocałunek, że tak powiem, niezbyt w skutkach tragiczny, więc udało się pojechać dalej i poprawić jeszcze czas podczas kolejnego okrążenia. Bardzo dziękuję firmie BTM z Poznania, dzięki której mogę startować w tym sezonie. Dziękuję także chłopakom z Krzysiekowi Męclowi i Maciejowi Piaseckiemu za przygotowanie auta.